Wjedź tutaj w prawo. Tak. Żeby się schować, nie? Dobra, schowaj pojazd. I tu w lewo, prawda? Tak, schowaj pojazd. Wyłącz silnik. Dobra, panowie, wysiadamy. Jest na tego do budynku i od razu oczy na skrzyżowanie. Ja idę na górę, szybko relika postawię. Na obserwmarku, panowie, na moim obserwmarku w tym budynku są. Kapitanie, mamy jeszcze flankę z północy. Spróbuję utrzymać ten sektor, ale tam jest KM. Tak. Wow. Szogun, za tobą padłem. Strzał gdzieś przyszedł z lewej. Gdzieś z naszej lewej, Szogun, wiesz? Saniteta! Iś home! Gdzie ten stary, starusznica? No jestem tutaj przy tobie. Dobra. Jednego flankera z miotłem. Thank you. Nie wiem co to, ale skądś tu ktoś coś strzela. Staramy się oflankować z prawej, do prawej, nie? Przyjąłem. Cześć, najgorzej będzie przez tą drogę cholerną. Dym poleciał z ich strony. Dobra, panowie, nie siedzimy. Za następny budynek. Przebieramy się. Za następny budynek, szerokim łukiem, prawo i ten. Od relika w prawą flankę. Dawaj, Szogun, dawaj. Przeskoczymy tutaj, no przez tą na te... O, uważaj, prawo, coś tam za rogiem. A to nasz, okej. Okay. Są cały czas za tą stacją benzynową. Dobra, idziemy. Postawić wam ścianę smokową? Nie, na razie nie. Na razie jest okej, bo oznacza, gdzie idziemy, wiesz, także... Mam nadzieję, że dobrze. Chodźcie, panowie. Widziałem chyba typa na SW, na drodze. O kurde. Ale chyba. Mam gościa. No to chyba jest Szogun, z lewej tam okno budynku ten. Tak? To dawaj, podnieś mnie, Szogun, jak masz czym. Tylko się upewnij się, bo ja, wiesz, ja tutaj dwóch miałem, nie? Dzięki. Siedzi na mnie. Po lewej. Uważaj, Szogun, gdzieś tu podchodzi ode mnie, wiesz, ja tylko go nie widzę. Jest dalej od demokraty. Po prawej stronie, jak się wychylisz. No mówię, że tam jest. Walnę granata, czekaj. Ja myślałem, że też. Już po prawej stronie demokraty. Granat poleciał, uważajcie. Podbiegają się, Szogun, z prawej. Dzięki wielkie. Przytrzymam te drzwi. Możesz ty w mordę. Przeładowuję. Stary biegnie do mnie. Kurwa, stary! Masz gościa przed sobą. Dorwałeś go? Tak. Super. Dawaj tutaj do mnie, szybko podnieś. Bo ja tak patrzę, ja akurat przeładowywałem. Pod schody się schowałem, nie? Pójdę z tym. Ale dupa! Cholera. No nic, trudno. Ale ładnie było. Ładna akcja, muszę powiedzieć. Chodźcie na tego foba, pójdziemy się doładować trochę. Bo ja tu nie mam już nic, prawie amunicji nie mam bandaży. O, wielkie dzięki, Bart. Jakie rozkazy, kapitanie? Na razie czekamy na Barta i wtedy pełnym składem pójdziemy sobie, wiesz, pójdziemy na prawą flankę znowu. Postaramy się tam oskrzydlić, znaczy w kierunku Churcha, nie? Po naszą stronę. Zaraz zrobię.
więcej pójdziemy w tym kierunku. Atak. A kierunek poruszania się będzie mniej więcej w tym kierunku. Czyli on. I od zasłony do zasłony, panowie, nie? Serio, sir. Tak, żeby nie zostać kurde z gaciami opuszczonymi w otwartym. Daję prawy budynek. Chodźcie, podchodzimy do tego radaru. Tam chyba pojazd jakiś. Pojazd prawdopodobnie na radio station campi. Przed nami, godzina 12, northwest, piechota wroga. Przyjąłem. Przynajmniej jeden był, nie wiem czy go kurde duknąłem czy nie. Trup. Jeden trup tam leży. Dobra, no to znaczy się dorwałem. Tak. Dobra, okej, panowie, tam jest pojazd wroga. Oznaczam. Strike marker. Odległość 350 metrów. Striker. Chodź tutaj, stary. Chodź. Stary na lewo. Do mnie. Kurczę, belek. Okej, ziepnijcie sobie wszyscy. Niziutko. Na razie nie strzelajcie, nie otwierajcie ogień. Podchodzimy tutaj do tych skał. A wejdziemy to z przytupem, panowie. Regenerować staminę. Tak. Przyda się. Dobra. A, bo czerwcz oni jeszcze biorą. Okay. Tak. Dobrze. Lewa strona budynku, sprawdzam, czysto. Druga Dobra, strona budynku, czysto. Ja wejdę za... do budynku, zobaczę, czysto. Czy tu foba mają. Tutaj nie mają na dole. Ajajajaj. Dwie drużyny piechoty. No dobrze, panowie. Kto nie żyje, kogo nie podniosą, to... To idzie na foba. Na G5. Wygraliśmy! GG! Kopu na radiu było, no. GG! Dobra, to słuchajcie, zasubskrybujcie kanał Bartka, bardzo serdecznie polecam. Cyber Marian.